przestrzegam przed jakimkolwiek tam hurooptymizmem. No, wiadomo, sparingi to są sparingi, tutaj nie można ich brać pod uwagę. Cieszy nas na pewno niewątpliwie zwycięstwo w pierwszym meczu. Myślę, że swoją postawą, zaangażowaniem i wcześniejszą pracą na treningach zasłużyliśmy na to, żeby powalczyć tam o 3 punkty, które podjęliśmy z tej Murawy. Natomiast no, w tej chwili czeka nas jeszcze cięższe zadanie, bo gramy z jednym z głównych faworytów do awansu. Czy spodziewał się pan takich wyników i w sparingach, i w tym pierwszym meczu? Jak pan wspomniał, zespół praktycznie budowany od zera, bo przypomnijmy, że w spotkaniu, o którym wspomniałem, z Ruchem Chorzów, grał tylko Damian Węglarz i Piotr Kwaśniewski, czyli no praktycznie nowy zespół. Jak panu się budowało ten zespół i czy to jest to, czego pan oczekiwał, myślę, i o personaliach, i o stylu, sposobie gry? Znaczy, jeśli chodzi o styl, no to dopiero nad nim gdzieś tam mocno pracujemy, aczkolwiek już pewne rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Z nich jesteśmy zadowoleni jako cały sztab szkoleniowy. Natomiast no, jeśli chodzi o materiał ludzki, czyli o piłkarzy naszych, no to mamy takich, na jakich nas aktualnie stać. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo każdy z tych zawodników ma jedną niezaprzeczalną cechę. To jest charakter i chęć osiągnięcia sukcesu. Na papierze Chojniczanka powinna tutaj, no na pewno występuje w roli faworyta zdecydowanego, tak? I powinna tutaj wedle papierowych obliczeń zdecydowanie wygrać. Natomiast ja nauczyłem się już dawno, że papier nie gra. Na boisku grają ludzie, na boisko wybiegają zawodnicy, każdy z nich ma prawo do błędu, każdy z nich może zagrać fantastyczny mecz. Ja liczę na to, że nasi zawodnicy na pewno wyjdą bez kompleksów, tego jestem pewien, natomiast też liczę na to, że zagrają właśnie ten swój najlepszy mecz do tej pory, a potem będą grali kolejny lepszy i kolejny lepszy. Będziemy się rozwijać z każdym meczem.